16 sierpnia wspominamy świętego Rocha. Niewiele zachowało się pewnych wiadomości o świętym Rochu. Jest pewne natomiast, że zmarł przed rokiem 1420, gdyż wtedy pojawił się jego pierwszy żywot i pierwsze ślady jego kultu. Urodził się w wieku 14 w Montpellier w południowej Francji. Jego rodzice mieli należeć do zamożniejszych w mieście. Kiedy przez długi czas nie mieli dziecka, uprosili sobie syna modlitwą i jałmużną. Roch stracił rodziców w młodym wieku. Wówczas, idąc za radą Ewangelii, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, pieszo, z kijem podróżniczym w ręku, udał się z pielgrzymką do Rzymu. Nie doszedł jednak do wiecznego miasta, gdyż po drodze zastał epidemię dżumy. Zatrzymał się w jednym z włoskich miasteczek, aby zarażonym spieszyć z pomocą, nie bacząc, że sam naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo. W nagrodę za to heroiczne poświęcenie dla bliźnich Pan Bóg miał go obdarzyć łaską uzdrawiania. Zjednało mu to sławę świętego. Uciekając przed otaczającym go tłumem wielbicieli, opuścił miasto i udał się do Rzymu, gdzie spędził około 3 lata, nawiedzając kościoły, opiekując się chorymi i ubogimi. W drodze powrotnej do Francji zatrzymał się w Loreto. W Piacenza znowu zastał epidemię dżumy, a przy posłudze chorym sam się zaraził. Znalazł się jednak pewien zamożny człowiek, który się nim zajął. Kiedy Roch wyzdrowiał, udał się dalej na północ. Gdy jednak znalazł się już nad Jeziorem Wielkim, w miasteczku Angera, pochwycili go żołnierze pograniczni i biorąc go za szpiega, uwięzili. Poddano go indagacjom śledczym, połączonych ze stosowaniem tortur. Wycieńczony po 5 latach więzienia, Roch zmarł w Lochu. Jego niewinność i świętość miały ujawnić się cudownym napisem na ścianie więzienia. Ci, którzy zostaną dotknięci zarazą, a będą wzywać na pomoc świętego Rocha jako swego pośrednika i orędownika, będą uleczeni. Mieszkańcy miasteczka ujęli się więc za pielgrzymem, zabrali ze sobą jego relikwie i pochowali je w kościele parafialnym. Potem przeniesiono je do Vauxhalla, a wreszcie w roku 1485 do Wenecji, gdzie są do dnia dzisiejszego. Kult świętego Rocha rozszedł się szybko po Europie. Częste epidemie, które dziesiątkowały ludność i wyludniały osady ludzkie, sprzyjały rozwojowi czci świętego Rocha jako patrona od zarazy. Od wieku XV należał do grona tzw. 14 wspomożycieli. Niemało do rozpowszechnienia jego kultu przyczynili się franciszkanie, którzy uważają go za swojego tercjarza. Jego imię nakazał umieścić w martyrologium rzymskim papież Grzegorz XIII, a potwierdził tę decyzję papież Urban VIII. Ku czci świętego Rocha powstały nawet rodziny zakonne, Rochici. Święty Roch jest patronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więźniów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt domowych. W ikonografii święty Roch przedstawiany jest jako młody pielgrzym lub żebrak w łachmanach, z psem liżącym mu rany albo biegnącym obok. Jego atrybutami są anioł, pies i torba pielgrzymia. Módlmy się. Boże, Tobie przynosi chwałę sława świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwą tych, którzy polecają się ich stawiennictwu. Wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę, pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.